Co księżniczka robisz sama tutaj o tej porze w ogrodzie? Przepraszam, ja nie mogłam spać i... Nie musi mi się panienka tłumaczyć. Co się stało? A, to tylko koszmar. Nic wielkiego. Po prostu niedawno zmarł mój przyjaciel i cały czas chodzi mi to po głowie. Plus... Boję się o Raymonda. Raymond to ten Venandi? Tak, to mój ukochany. I nie chcę, żeby coś mu się stało. Dlatego boję się, że spotka go ten sam los, co i Cedrico. A niech się paninka nie zamartwia. Proszę wybaczyć. Jednak zaskakuje mnie ta zbieżność między gatunkami. Venandi, elfska, to kupy się nie trzyma. Wierz mi, mnie samą to dziwi. Poza tym nie przepraszaj, pytałeś w końcu. Jest panienka bardzo miła. Nie mów panienka czy księżniczka, wystarczy Delaila. Wybacz, tak po prostu należy. Nie szkodzi, rozumiem. Chyba tego potrzebowałam. Czego, jeśli mogę spytać? Rozmowy, by przestać ciągle o tym rozmyślać. W takim razie nie ma za co. Dziękuję. A teraz przepraszam, muszę do kogoś pójść. W porządku, do zobaczenia. Do zobaczenia. Może gryza? Może byś tak się ubrała. Pamiętaj, że nie jesteśmy tu sami. Widzę, że chyba zdążyłeś zapomnieć, jak wyglądały stare, dobre czasy. Ja pierdolę, co za baby! Zamykać te drzwi! Uratowany. O, cześć. Cześć. Ty, cześć. Czemu decydujesz, jak trzeba przy nas chodzić? Jeśli chce pół nogo, to może i pół nogo.
No dziękuję, chociaż jeden normalny. Ja sam jestem zwolennikiem chodzenia nago. Dziękuję, Izak. Rozumiesz, co to znaczy być jak w drugiej skórze? Popieram w 100%. Tak, a tak zmieniając temat... Co ty właściwie robisz, Ramzes? Podziwiam krajobraz i bogatą architekturę. To bardzo śmieszne. A tak na serio? No nie mów, że nie wiesz, kto się uwolnił. Nie mam bladego pojęcia, oświeć mnie. Czyli nie rozmawiałeś z Rodem. Nie miałem okazji. Powiem tyle, zdążył już nabroić dawno temu, a skutki odczuwalne są aż do dziś. Bardzo kurwa śmieszne. No cóż, ja się śmiałem. Teraz płać za swoje decyzje. Jednak pomimo wszystko powinniśmy go znaleźć. Musimy mu oznajmić, co się dzieje. Wie tyle, co nic. W dodatku poczułem znajomą energię w tym miejscu. Dlatego przyszedłem to sprawdzić. I co, masz jakiś błyskotliwy plan, by tego dokonać? Nieskromnie śmiem twierdzić, że takowe posiadam. Cześć, jak się masz? Cześć, bywało lepiej. Dobrze się czujesz? Tak, wszystko w porządku, zostało tylko parę siniaków i zadrapań. W takim razie się cieszę. Tak, ja też. A u ciebie? Wszystko dobrze? Z tobą i z dzieckiem? Nawet lepiej, Rej już o wszystkim wie. Wow! I jak zareagował? Na początku negatywnie, ale nie winię go. W końcu ja sama byłam w szoku, gdy się dowiedziałam. Mhm. Jednak później było bardzo dobrze. Dużo rozmawialiśmy. Może to nie odpowiedni moment na zakładanie rodziny, ale oboje jesteśmy szczęśliwi. W takim razie cieszę się waszym szczęściem. Dzięki. Ja też się cieszę. Co to nie? Dajla? Dajla? Coś się stało? Wiedziałeś może Delilah? Nie, a nawet jakbym wiedział, to ci bym nie powiedział. To nie jest zabawne. Dla mnie tam jest. Jeszcze raz ze mnie zakpisz. To ci uduszę. Rej, postaw go na ziemię. Już! Idź się przewietrz i przemyśl to, co zrobiłeś. Co ty? Przejdzie. Nic ci nie jest? Nie, wszystko w porządku. Ale nie rozumiem jego gniewu. Czasem już tak ma...
i co zamierzasz? Wysłuchałeś w końcu planu Ramzesa i sądzę... Nie będę z nim współpracować, Nutria. Niby dlaczego? Ma dobry plan. Nie zamierzam ufać takiej osobie jak on. Szuka korzyści tylko i wyłącznie. Chcę naprawić błędy przeszłości, do czego nie przyłożę ręki. Nie będę mu pomagał. Moim zdaniem powinieneś. Już nawet nie chodzi o to, jaki on jest. Jednak patrzy na to, że on sam do ciebie sympatią nie grzeszy. A pomagał twojemu bratu wyjść z problemów, z którymi ty nie dawałeś sobie rady, biorąc pod uwagę, co potem zrobiłeś. A nawet nie zaczynaj tego tematu. Prawda zawsze boli. Weź odpowiedzialność za swoje czyny, Marcel. Przyznaj się do błędu i swoich słabości. Raz ci już to powiedziałam. Powtarzać się nie będę. Ile to jeszcze musi się ciągnąć? Wiedziałeś może dalej. Nie, a nawet jakbym wiedział, to ci bym nie powiedział. Rej, postaw go na ziemię. Już! Idź się przewietrz i przemyśl to, co zrobiłeś. Ciężki dzień? Nawet nic nie mówię.